Nasza Credit Union oferuje korzystne usługi inwestycyjne w zakresie funduszy emerytalnych RRSP. Oferujemy także nisko oprocentowaną pożyczkę na RRSP. Każda wpłata na rejestrowany plan emerytalny zabezpiecza Twoją przyszłość oraz umożliwia uzyskanie zwrotu podatkowego już w tym roku. Zapraszamy do udziału w naszej Credit Union lub skontaktowania się z działem inwestycji. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Malicki & Malicki jest dynamiczną firmą prawniczą, która już od ponad 50 lat świadczy usługi osobom indywidualnym, rodzinom oraz firmom. Numer kontaktowy 905 274 1650. Strażnik zabrał mnie do raju. Znakomity polski kompozytor Piotr Rubik wystąpi w Kanadzie na zakończenie trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych w niedzielę 10 lutego w kościele świętego Eugeniusza de Mazenod w Brantford. Z powodu dużego zainteresowania obok koncertu o godzinie 18.30 odbędzie się dodatkowy koncert o 15.30. W koncertach wystąpi ponad 60-osobowa grupa wykonawców z Polski i z Kanady. Usłyszymy pełne inspiracji utwory z wielu oratoriów, a w tym kanadyjskie premiery, świętokrzyskiej Golgoty, Habitatu i Opisania Świata. Bilety do nabycia w redakcji lub na stronie internetowej Katolickiego Studia Młodych, a także w biurach Piast Travel. W niedzielę 13 stycznia w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mysysadze miało miejsce zapowiadane od kilku tygodni spotkanie opłatkowe rodziny Radia Maryja w Kanadzie. Zapraszam na sprawozdanie z tego wydarzenia. Około 600 słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam wypełniło Centrum Kultury, by w serdecznej atmosferze uczestniczyć w uroczystości w naszej tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia, a także spotkać darzonych ogromnym szacunkiem gości z Polski i Kanady. Witając zgromadzonych, prowadzący spotkanie ojciec Jacek Cydzik, przebywający od roku w Kanadzie opiekun tutejszej rodziny Radia Maryja, starał się dociec, z których oddalonych od Mississaugi miast przybyli niektórzy uczestnicy opłatka. Moi drodzy, pośród nas chciałbym przywitać wszystkich z Toronto, z Mississauga, z Oakville, ze Scarborough, z Gadridge, wiem, że ktoś jest, z Hamilton, z Guelph, z London, zdaje się, jest jedna lub dwie osoby. Skąd jeszcze? Z Grimsby, z Markham. Buffalo, o właśnie, jeszcze jest Buffalo. I z całej okolicy, już nie tylko wielkiego Toronto, ale w ogóle z Ontario. Serdecznie wszystkich Was witam. Wśród biorących udział w uroczystości gości honorowych, licznych kapłanów zaproszonych na scenę do złożenia zebranym życzeń noworocznych byli m.in. założyciel i dyrektor Radia Maryja, telewizji Trwam, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, jego zastępca i najbliższy współpracownik ojciec Jan Król, dwaj prowincjałowie Zgromadzenia Ojców Redemptorystów prowincji warszawskiej ojciec Janusz Sok i prowincji Edmonton-Toronto ojciec Mark Miller, kapelan rodziny Radia Maryja ksiądz Czesław Chmurzyński oraz przewodniczący Konferencji Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, proboszcz parafii świętego Maksymiana Kolbe ojciec Janusz Błażejak. Gościem honorowym spotkania była także pani Magdalena Merta, wdowa po świętej pamięci Tomaszu Mercie, byłym wiceministrze kultury i dziedzictwa narodowego, który zginął w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Po podzieleniu się opłatkiem, zamykającą tą ważną część uroczystości modlitwę oraz inwokację do Boga
o błogosławieństwo dla uczestników Opłatka, ich rodzin oraz wielkich dzieł medialnych, jakimi są Radio Maryja i Telewizja Trwam, wygłosił ojciec Janusz Błażejak. Cieszący się niezwykłą sympatią ojciec Tadeusz Rydzyk obszedł wiele stołów, na ile przerwa w programie pozwalała, witając się ze starymi i nowymi znajomymi, składając i odbierając życzenia, a także cierpliwie pozując do wspólnych zdjęć. Podczas wieczoru śpiewano wiele kolęd, zaś w części artystycznej z recitalem kolęd, pieśni patriotycznych oraz innych własnych utworów wystąpili bardzo popularni w Polsce, jak i wśród Polonin na całym świecie, Bożena i Lech Makowieccy. Posłuchajmy przez chwilę jednej z ich piosenek. Na starym strychu, gdzie marzeń dziecięcych kraina, gdzie wśród pajęczym skarbów bez liku skrył czas, tam buszowałem w przepastnych kumplów głębinach. Szczenięcych zabaw to raj każdego z nas. Pamiętam dzień, gdy wśród harców, śmiechu i krzyków stary pamiętnik prababci w ręce mi wpadł. Pożółkłe kartki ożyły w świecy płomyku. Powrócił do mnie ten zaklęty świat. Można klaskać gór, ble równo, ruszyła konnica, śmiało. Hej, jadą, jadą tu, hej, płynie śpiew. Hej, piękni jak ze snu, hej, kipi krew. Kale konie już u bram, graj, grajku, graj. Gospodarzu wina nam daj. Hej, jadą, jadą tu, hej, płynie śpiew. Hej, piękni jak ze snu, hej, kipi krew. Kale konie już u bram, graj, grajku, graj. Gospodarzu wina nam daj. Jak zwykle podczas spotkań z ojcami redemptorystami z Torunia, ojcowie Rydzyk i Król odpowiadali na pytania zadawane z sali oraz dzielili się swoją refleksją na temat aktualnej sytuacji dotyczącej Radia Maryja i Telewizji Trwam, w tym problemów związanych z wciąż nieprzyznanym Telewizji Trwam miejscem na multipleksie cyfrowym, działalności Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czy prac nad wykorzystaniem w tym mieście złóż termalnych. Swą opinię o działalności mającej rzesze słuchaczy i widzów Radia Maryja i Telewizji Trwam wyrazili także obaj prowincjałowie. Nie tylko studio, nie tylko mikrofon, nie tylko te nagrania, ale klimat pewnej rodziny, którą tworzymy już od lat. Jakże wiele ludzi jest bardzo zaangażowanych w tworzenie różnego rodzaju grup, spotkań. Za ten klimat, no po prostu nazywamy to rodziną Radia Maryja. Panu Bogu dziękujemy, że tym możemy wam pomagać, że czujecie się związani Kościołem, wiarą, ale czymś, co nazywamy rodziną Radia Maryja. Możemy razem słuchać, modlić się, dodzwonić się, porozmawiać. To jest dla nas wszystkich niezwykła siła. Czy to nie jest piękne, że wszyscy trzymamy razem, nie? I redemptoryści, i wielu księży, i biskupów. Zobaczcie, cztery razy biskupi mówili, już upominali się konferencja episkopatu o telewizję Trwam. A ci jak nie słyszeli, to nie słyszą dalej. Ale cztery razy wszyscy biskupi. To jest, czy to nie jest potężna sprawa? No. Także, a jeszcze poszczególnie, a jeszcze Rada Stała i tak dalej. No i tym się cieszymy, że razem można wiele zbudować. Gromadzimy się razem do współpracy i idziemy do innych ludzi, pozyskiwać innych ludzi. Pozyskiwać także w Polsce dla ewangelizacji. Ewangelizacja. Nie pierwsza jest. Może się obrazicie, jak powiem, nie pierwsza jest Polska. My kochamy Polskę, ale Polska nie jest pierwsza. Pierwszy jest Pan Bóg. Prawda? Pierwszy jest Pan Bóg. I Pana Boga, żeby ludzie poznali Pana Boga, jak najwięcej ludzi. I trzeba ewangelizować tutaj też, wszędzie, ale rodziny nasze też. Głos zabrała także Magdalena Merta, która przekazała zebranym informacje o oczekiwaniach rodzin ofiar smoleńskich dotyczących nowego śledztwa w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem oraz złożyła serdeczne podziękowania za nieustannie otrzymywane wyrazy wsparcia.
Do pełnej bólu sytuacji, w jakiej znajdują się rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, nawiązał Lech Makowiecki, wykonując pieśń Rekwiem Smoleńskie – Błogosławiony płynie czas. Posłuchajmy fragmentu pieśni, jak i innych wspaniale przyjętych utworów. Ktoś bliski odszedł niespodzianie, odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni, stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Jest taki kraj kwitnący niczym sad, co się zaczyna hen za linią wzgórz. Tam czeka nas wymarzony dom, tam złotem szumią ołany zbóż. Choć wielu nas, nie wszyscy dojdą tam, nie jeden spocznie w cieniu drzew. Brzozowy krzyż nagrodą będzie mu, a u kołysze ptaków śpiew. Prowadzą Bóg, ojczyzna, honor i gniew. Dopóki szabla w dłoni, a w żyłach krew. Dopóki sam komendant wiedzie nas na bój. Jeszcze dnia. Nie zginiesz, Polsko, kraju mój.